Dzień dobry Państwu, witam w środę, 13 maja. Sytuacja dotycząca koronawirusa na terenie naszego powiatu jest następująca. Mamy w tej chwili stwierdzonych od początku epidemii 26 osób, u których potwierdzono przypadki zakażenia, czyli jest o jedną osobę więcej niż to było wczoraj. Liczba osób hospitalizowanych również wzrosła o jedną osobę, wynosi w tej chwili 8. Jeśli chodzi o liczbę osób objętych kwarantanną, tutaj jest pewne zmniejszenie. Jest ich w tej chwili 180, z tego 37 osób przebywa w kwarantannie na podstawie decyzji, którą nałożył na te osoby nasz sanepid. Natomiast 143 osoby są to osoby, które powróciły z zagranicy bądź ich bliscy. Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób wyleczonych w tej chwili wynosi 8. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym premier ogłosił kolejny etap odmrażania gospodarki. Ja nie będę wchodził w szczegóły, zapraszam Państwa na strony internetowe rządu Rzeczpospolitej Polskiej, strony Ministerstwa Zdrowia. Ja chciałbym do Państwa zaapelować, abyśmy mimo tego, że wracamy do normalności, aczkolwiek to będzie inna normalność i musimy sobie z tego zdawać sprawę, w dalszym ciągu zachowywali się odpowiedzialnie, rozsądnie, rozważnie. Kasus Śląska, gdzie w dniu dzisiejszym zarejestrowano bardzo dużo nowych zachorowań i ten dzisiejszy dzień jak gdyby jest pewnym niepokojącym sygnałem, powinien być dla nas wszystkich ostrzeżeniem. Musimy wiedzieć, że patogen nie zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. On jest. Wielkość jego jest minimalna, bo to jest kilkadziesiąt nanometrów. Nanometr to, dla przypomnienia, to jest 1 miliardowa metra, czyli 9 miejsc po przecinku. Ale to, że go nie widać, to nie znaczy, że go nie ma. I bardzo boleśnie przekonali się o tym mieszkańcy Śląska. Dlatego też, proszę Państwa, pilnujmy się, odległość, dezynfekcja, maseczki, to jest nasza broń.